Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Ci z państwa, którzy oglądają moje audycje na kanale YouTube, wideo prezentacje, wiedzą, że strasznie nie cierpię, gdy zdarza się tak, że przygotuję sobie na zapas materiał do naszej rozrywkowej serii, w której to dla celów czysto rozrywkowych wyszukujemy sobie różne teorie konspiracyjne z internetu po to, żeby dla celów czysto rozrywkowych Poddać je analizie logicznej, a potem te teorie okażą się faktem, zanim jeszcze opublikuję materiał. Powody są oczywiście dwa: pierwszy osobisty, no zmarnowałem pracę, mam nagrany materiał, i mogę go wyrzucić do kosza. W tym tygodniu to wyjątkowo bolesne, bo w tym tygodniu będą dwa dodatkowe materiały z teoriami konspiracyjnymi. Jeden był już we wtorek, drugi będzie w czwartek o 19.00, bo pod tym ostatnim niedzielnym materiałem Państwo daliście 15 tysięcy lajków. Za co bardzo, bardzo dziękuję i będę się odwdzięczał. Zaręczam, że coś nowego nagram. Drugi powód jest oczywiście bardziej ogólny i patriotyczny. No ja jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, jestem polskim patriotą reprezentującym polski interes narodowy. Za co co chwila dostaje baty od którejś to strony za co, że na przykład nie chce przełożyć, przełożyć nad polski interes jakiegoś obcego interesu, a to niemieckiego, a to e, amerykańskiego, a to naszych wschodnich braci, którzy ostatnio są tak bezczelni, że ciągle im mało, 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 mało. Nawet była jakaś taka e, piosenka, niech krzyczy mało, 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 mało. Może Załęski ją dostał w prezencie i dlatego jest tak bezczelny, że to już nawet chyba Tuskistom otwiera oczy, co to za człowiek i mm, no wiecie, ale to, to temat będzie na oddzielny wląd, drodzy Państwo. No ja te teorie, no zwykle nie są zbyt optymistyczne. Czasem się trafi jakaś optymistyczna, i wtedy się bardzo cieszę, jak mogę sobie nagrać na przykład materiał pod tytułem Polska, jako jedyna, osaleje. Przegląd najbardziej przychylnych Polsce przepowiedni. Nie, no ale to czasem. Zwykle nie są, zwłaszcza ostatnio. No i niestety takie mam wrażenie, że te niefajne nie mm, no, sprawdzają się zdecydowanie częściej. No i drodzy Państwo, tak jest w tym momencie. Mam, miałem przygotowany materiał na czwartek, na dziewiętnastą, ale od razu Państwu powiem, spokojnie, nagram inny. W czwartek o dziewiętnastej będą teorie konspiracyjne. O dziewiętnastej piętnaście konkretnie będą. Ehm, no i która mówiła o bardzo takich, powiem, powiedział, no, mrocznych rzeczach, z grubsza, że ludzie Tuska wiedzieli o tym, przepraszam, że ludzie Tuska nawet gdy już wiedzieli, nawet gdy było to już oczywiste, dosłownie w przeddzień powodzi, kiedy było oczywiste, że ta powódź nadejdzie, kurde, w przeddzień powodzi nie wiedzieli, że powód nadejdzie, będąc profesjonalistą, no oczywiste, że wiedzieli w przeddzień powodzi, że ta powódź nadejdzie, nawet wtedy nie chcieli opróżniać zbiorników. No właśnie. Dlaczego? W przeddzień powodzi, nawet w przeddzień powodzi, gdzie wiadomo było od plus minus dziesięciu y, tygodnia, dziesięciu dni przed powodzią, że może coś się stać i należy te zbiorniki opróżniać, to, że, to ta teoria konspiracyjna mówiła, że oni nawet w przeddzień powodzi nie chcieli ich opróżniać. No i właśnie pytanie dlaczego? Robili sabotaż? Chcieli, żeby ta, ta powódź nadeszła? Potrzebna im była do czegoś? Jedno wielkie odwrócenie uwagi? O, tak mówiła teoria konspiracyjna. To jest na szczęście, to, to tym sabotażu, na razie jest na szczęście tylko i wyłącznie pytanie. To podkreślam. Tak, trochę już Państwa naprowadzam na to, co za chwilę rąbnie jako fakt. Ale czynujmy dalej opowiedź. Drodzy Państwo, przeraziło mnie, że ten materiał się zmarnuje, ale, co za, ale przede wszystkim przeraziło mnie, jak wyrachowani mogą być i bezczelni ludzie w Polsce, gdy robiłem wywiad z Powodzianinem, swoją drogą zachęcam Państwa, tytuł tego, tego vloga, tego, tej audycji, to Powodzianin ujawnia, co dzieje się naprawdę. Powódź 2024 nie wygląda jak w telewizji. Link dam do pierwszej linii opisu. Obejrzyjcie ten materiał z Powodzianinem. Ten Powodzianin, między innymi, tam mówi, że do ostatniej chwili nie spuszczali wody ze zbiorników w jego okolicy. I mówi dlaczego. Mówi o dwóch powodach, oba można by sprowadzić do wspólnego mianownika pieniądze. Pierwszy, że gdyby spuścili tę wodę z tych zbiorników, to nie zarobiliby na turystach, a to wtedy była ładna pogoda, ludzie sobie lubili pojechać, jak to się mówi, nad jeziorko, to i w hotelu się zatrzymali, i w jakiejś agroturystyce się zatrzymali, i kiełbaskę sobie kupili w restauracji. Mówiąc krótko, haj się zgadzał, zwłaszcza hotelarzom, którzy zwykle mają bardzo dobre przełożenie na lokalną władzę i nie spuścili wody, żeby ten zbiornik wodny nie zniknął, no by, by ludzie nie przyjechali, kasy nie zostawili. Drugi powód to, drodzy państwo, to to, że jakby spuścili tą wodę, to hydroelektrownia lub hydroelektrownie, które tam były, no przestałyby działać, bo one działają tak, że im więcej jest tej wody, tym większy jest napór wody, więc w cudzysłowie większe ciśnienie, więc te turbiny szybciej się kręcą, jak są, więc więcej prądu z tego jest. Tak mówił, tak mówił, drodzy państwo, ten powodzianin. Zapraszam, drodzy państwo, jeszcze raz. W pierwszej linii opisu macie link do tego vloga. A teraz, drodzy państwo, macie artykuł z Business Insider. To podkreślę, to jest biznes insider, nie dlatego, że jakoś specjalnie kocham, lubię czy szanuję, chociaż nie mam do niego negatywnych emocji, no poza tym, że tam jakiś czas temu podawali nieprawdziwe informacje o kursie złotówki, twierdzą, że to awaria, ale nie przeprosili ani nic, a panikę te, tym ostrą wywołali, natomiast... To ale podkreślam, że to jest po prostu medium głównego nurtu. nie, Żeby ktoś mi nie mówił, się, to jest jakieś źródło, do którego możesz co najwyżej kręcić materiały w Zielonej Poświacie. No nie, to jest medium głównego nurtu. I zwróćcie Państwo uwagę na artykuł pana Jacka Frączyka pod tytułem Wody Polskie nie chciały opróżnić zbiorników dzień przed powodzią. Nie było takiej potrzeby. I powiedzcie mi, drodzy Państwo, że to nie śmierdzi sabotażem. Drodzy Państwo, dzień przed powodzią, gdy było kurde całkowicie oczywiste, że ta powódź nadejdzie, było to bardziej oczywiste niż to, że jestem brzydki, brodaty i stary. Co wam to stary i w średnim wieku. Oni nie chcieli spuścić wody, bo pierdzielili, że nie ma takiej potrzeby. I teraz, drodzy Państwo, albo ci ludzie. To banda niekompetentnych i tutaj pi, 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 pi. no nie wolno prze, prze, na, na YouTubie przeklinać, ale banda totalnie niekompetentnych o osłów, ale takich, co do których klaszczesz, jak uda im się sznurowadła w bucie zawiązać, bo to sukces przy tym ilorazie inteligencji, albo to sabotaż. No, drodzy Państwo, na dzień przed powodzią nie chcieć spuścić wody ze zbiorników i oszukiwać, że nie ma takiej potrzeby to albo jesteś kompletnie niekompetentny, albo zabotujesz. No nie ma innego wyjścia. Więc trzeba tym ludziom zmienić, zmierzyć iloraz inteligencji. jeśli wyjdzie powyżej 60, nie 160, nie 120, tylko 60. No to trzeba, kurde, tych ludzi zamknąć w więzieniu. Najlepiej na terenach zalewowych, w najniższej celi i nie ewakuować w trakcie powodzi. Oczywiście żartuję z tym ostatnim. I teraz zwróćmy, drodzy Państwo, uwagę na motywy polityczne. Przypominam, że rząd y, Donalda Tuska jest bardzo. No, każdy rząd. E, każdy, y, każdy rząd jest. E, no, polityczny to jest oczywiste, tam są politycy. Ale rząd Tuska jest polityczny w bardzo specyficznym stopniu. On jest ekologistyczny. Tak zwana koalicja obywatelska to jest zlepek Platformy Obywatelskiej i kilku mikropartii, ale takich mikro, że no bardzo mikro. Można by ich nie zauważyć, gdyby się wszyscy zebrali. Na przykład, ubię to w ten sposób: gdyby się wszyscy zebrali na dużym stadionie i wywiesili transparent, to pewnie byś go kurde nie zauważył. Tacy są mikro. Te partie to na przykład nowoczesna kropka z przodu to jest ta partia, którą zapierdzieliły koleżanki Ryszardowi Petru e, oraz, drodzy Państwo, Zieloni. Turbo-marginalna partia, o której praktycznie nikt w Polsce nawet nie słyszał, a która dziwnym trafem e, w Polsce ma swoich ministrów przepraszam, ministry e, to są m.in. te panie, które e, przez ostatnio to już tak bardzo bardzo mocno ale już od dłuższego czasu no, chodzą po mediach i tryskają wręcz ilorazem inteligencji, po którym media mają używanie. No, z grubsza panie są znane z tego, że gadają na przykład, że drzewa będą padać, albo że um, trzeba wstrzymać y, żeglugę na odrze, bo nie pamiętam jakich słów użyły statki wypijają wodę lub Coś takiego. No jakieś takie naprawdę turbo odpały. Generalnie, jakbym był agentem drugiej strony, umieszczonym na stanowisku pr w tej Zielonej, to bym podpowiadał tym kobietom takie, takie teksty. Wiecie, bo to jest mniej więcej odpowiednik tego, co znowu pani z lewicy. Mówi, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko, i inne tego typu rzeczy. No to oni to, 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 to są takie. Takie Żukowskie są, no. No chodzą i gadałem takie głupoty, nie? No i jest dziwne, także to widać, że coś jest tam nie tak, jakby były jakieś zewnętrzne naciski, unijne, coś takiego, no bo mówię, marginalna partia, ale turbo-marginalna, ma nie dość, że jak były rozstawione te osoby na listach wyborczych, że ludzie na nich głosowali i one często mają mandaty, ale nie za głupotę, czy szybką jazdę, tylko poślic. Zresztą posłanek, chociaż nie wiem, jak one tam teraz w tej nowomowie każą się nazywać. Tak, jak się każą nazywać, tak jak, tak proszę, żebyście państwo je identyfikowali. Tak. Um. I co, co chciałem powiedzieć? No i jaka wtedy była narracja? No narracja była taka, że Polska wysycha. Może pamiętacie, jakoś przed wakacjami była narracja z udziałem prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, że Polska płonie. No potem się okazało, że pogoda zrobiła im kurde psikusa i była wyjątkowo, um, wyjątkowo taka chłodna pogoda, no i wiecie... Ludzie słyszeli Rafała Trzaskowskiego w mediach, że Polska płonie. Wyglądali za okno: Kurde deszcz pada. Dupa. No to potem była nowa narracja, że Polska wysycha. Ta narracja była znowu, żeby było ciekawiej, też powiązana z Rafałem Trzaskowskim, bo Rafał Trzaskowski pozwolił na dość rabunkową eksploatację Wisły na, te, na odcinku warszawskim. Tam pieskarki sobie chodziły, wybierały dużo piasku, w związku z tym bardzo mocno ta woda, że się tak wyrażę, spłynęła z tych zewnętrznych koryt do tych pogłębionych, środkowych, gdzie te pieskarki wybierały piasek. No, ale tego już oczywiście państwo nie powiedzieli i narracja różnych ekooszołomów, którzy zwykle na przykład przyklejają się do, do jezdni była taka, że tutaj wszystko wysycha, wszystko wysycha, nie? No bo można było pokazać, że tam, gdzie kiedyś była woda, o, no nie było wody, no. no tak, no bo poszła gdzie indziej, bo jak wybrali ten piasek, to się pogłębiło dno i zaczęło płynąć i to jeszcze dużo szybciej innym, innym wyjściem. Zresztą swoją drogą Ciekawe, czy Rafał Trzaskowski z jakich powodów tam się zgodził na tą rabunkową hmm, eksploatację Wisły z piasku. Nie, ale to jest temat na inny vlog, który pewnie powstanie. Panie Trzaskowski sąsiedzie, będziemy. Eee, mam nadzieję, że pan udzieli odpowiedzi, dlaczego Pan tak zrobił, czy to był motyw polityczny, czy gospodarczy, ile zapłacono za ten piasek. I Czy i, i, i dlaczego tak pan postąpił, bo wiadomo, że takie, taka, taka sytuacja też niedobrze wpływa na kwestie związane z regulacją rzek, przepływu itd. Ale nieważne. Narracja była taka, że wysycha, tak? Wysycha. Wysycha. No i wiecie, drodzy państwo, wysychanie. Pewnie było, te, te w cudzysłowie, i, i, i wiecie, była taka narracja, nie, że wysycha, jest mało wody. No to ta woda była, tylko jak się okazuje, w tych zbiornikach była. Wiecie, jak jest rzeka i na rzece jest zbiornik, i na tym zbiorniku zatrzyma się tą wodę, no to ona dalej nie płynie, tak? Więc mogą sobie różne aktywisza porobić zdjęcia, gdzie tam. Stoją w miejscu, gdzie kiedyś była woda, a teraz jej nie ma, bo jest w zbiorniku. Z transparentem dajcie nam więcej wody, bo jej nie ma. Bo ludzie Tuska powiedzieli, zatrzymać ją w zbiornikach. I to pięknie wygląda w mediach, nie? I znowu można ludziom mówić, że muszą jeździć samochodami elektrycznymi, płacić podatki za emisję dwutlenku węgla i robić całą masę różnych innych głupot. Słyszałem drogą, Wyobrażacie sobie Państwo, co by było, gdyby się udało jako szaleńcom yy, zmusić nas do tego, żebyśmy już odeszli od samochodów spalinowych i wszystkie, żeby były elektryczne? Jak myślicie, czy elektryczna karetka dałaby radę dojechać do powodzian? <grym> Wiecie, dużo wody. I elektryczny pojazd. Przypomnę, że oni od bodajże 2030 czy 2035 no chcą zrobić, żeby już były prawie same elektryczne. Więc i tam nie ma wyjątków. Nie ma, że pojazdy ratownicze nie muszą być elektryczne. Nie, pojazdy ele ratownicze też będą elektryczne. Dużo wody, powódź i prąd. Ech, współczuję. Współczuję ludziom, którzy dożyją tego czasu. Mnie to na szczęście nie grozi, że się tak wyrażę. Ale, ale i tak będę robił wszystko, żeby się nie udało, bo wiecie, jak to mówią, dzieci szkoda, nie? To no to, drodzy państwo, teraz czytamy artykuł, no bo duża część z tego, co było w tej teorii, się, kurde, potwierdziło. Drodzy państwo, jeszcze raz podkreślę. Artykuł z Business Insidera. Dawałem na początku screena, na początku tego materiału, gdy pierwszy raz się powołałem. Pan Jacek Frączyk, wody polskie nie chciały opróżnić zbiorników dzień przed powodzią. Nie było takiej potrzeby. Dzień przed powodzią. Czy mamy do czynienia z dwoma kwestiami? Pierwsze kłamstwo, że nie było takiej potrzeby, bo była taka potrzeba. Skąd wiemy, że była taka potrzeba? No bo kurde, powódź, mamy. Nie? No to trochę tak, jakby ci lekarz mówił, nie ma potrzeby zakładania opaski uciskowej, pacjentowi nic nie jest. A za godzinę się kurde wykrwawił, bo nie miał opaski. No to była potrzeba. Ale to nie jest tylko rozumowanie post -faktum. Bo na dzień przed powodzią było oczywiste, że trzeba to spuszczać. Na tydzień przed powodzią było oczywiste, że trzeba to spuszczać, drodzy Państwo. Na tydzień. I teraz jest tylko pytanie, czy ci ludzie byli kompletnie niekompetentni, czy robili sabotaż? Czytamy artykuł, żeby nie być gołosłownym, posłuchajmy, co tutaj jest dokładnie powiedziane. Na dzień przed wielką powodzią w nowinach nyskich ukazał się artykuł, który dziś brzmi jeszcze bardziej złowieszczo niż w chwili publikacji kiedy nie było pewne, jak wielka fala deszczowa nasuwa się nad. kiedy nie było pewne, jak wielka fala deszczów, przepraszam, kiedy nie było pewne, jak wielka fala deszczów nasuwa się nad południowy zachód Polski. No, drodzy Państwo, to jest bardzo już taka trochę próba wybielania Tuskistów. Drodzy Państwo, nie musiało być pewne. Ważne, że to było, Prawie pewne. To nawet nie było bardzo prawdopodobne, to było prawie pewne. Prawie pewne. I to wystarczy, drodzy Państwo, jak się, jak do ciebie w nocy o pierwszej rano, czyli w nocy po północy o pierwszej, ktoś napierdziela pięścią w drzwi. Zakleja ci taśmą albo zasłania palcem. ten mm, wizjer i mówi otwieraj drzwi! To ty nie masz pewności, że tam jest bandzior, który jak mu otworzysz, to cię skrzywdzi. No nie masz pewności. Może to pijany sąsiad, który chce pożyczyć szklankę cukru. Ale jak nie jesteś kompletnym idiotą, to mu nie otworzysz. Bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeśli otworzysz, to spotkacie niebezpieczeństwo. Bo normalni ludzie nie walą w drzwi o pierwszej w nocy i nie zasłaniają paluchem wizjera, żebyś nie mógł spojrzeć, kto jest z drugiej strony. No pewności nie ma. Ale człowiek, który ma więcej niż 60 IQ, nie otworzy, nie będzie ryzykował. No. Także sorry, proszę nie wybielać Tuskistów, że no nie było jeszcze pewne. Jak wielka? Było wiadomo, że przyjdzie. I wszelkie środki ostrożności trzeba było podjąć. A środek ostrożności, gdy wiadomo, że przyjdzie wielka woda, nie wiadomo jak wielka. Może wielka, może ogromna, może bardzo wielka. A może turbo wielka, masakryczna. Jak poziom świrstwa jako świrów. Może nawet tak wielka. To się trzeba przygotować. Okazuje się, że wody polskie nie widziały potrzeby. Większego opróżniania zbiorników przeciwpowodziowych. Przez to później miało być z, w nich za mało miejsca, jak na ilość wody, która pojawiła się na rzekach. Drodzy Państwo, czyli już z LIDA widzimy, świadomie, z premedytacją, nie robili tego, co do nich należy czyli nie przygotowywali zbiorników przeciwpowodziowych na nadejście wielkiej wody. Oszukując, że nie ma takiej potrzeby, przez co potem nie byli w stanie przyjąć wystarczającej ilości wody, przez co mamy więcej wody na rzekach. De facto przez, przez nich jest powód co najmniej większego kalibru, większego rozmiaru. Drodzy Państwo, ci ludzie jeszcze nie siedzą? I sorry, ale to sugeruje, że pan Tusk wiedział. A być może nawet pan Tusk kazał. Bo gdyby. Bo ja widzę z punktu widzenia premiera tylko jedną, jedyną możliwość, dla którego ci ludzie jeszcze nie siedzą. Jest to krycie swoich ludzi, żeby czasem na prokuraturze nie zaczęli sypać, kto im kazał. Także, drodzy Państwo, dopóki ci ludzie nie wierzą, e, nie siedzą, ja w swoim mniemaniu będę uważał, że robili to, co robili, a w zasadzie nie robili, bo zaniechanie tutaj jest zanieczyn, na polecenie Tuska. Ja tak będę uważał, to jest moja prywatna opinia, nie mam na to żadnych dowodów. Oczywiście pana Tuska nie oskarżam, że kazał nie opróżniać zbiorników przeciwpowodziowych z motywacji na przykład politycznych, żeby lepiej można było siać propagandę, że brakuje wody, Polska wysycha, susza i tak dalej. Ale tak będę uważał. Taka jest moja opinia. Bo drodzy państwo, przez tych ludzi mamy powódź tak wielkich rozmiarów. Całe szefostwo wód polskich dopierdla. I odpowiadać za spowodowanie gigantycznej katastrofy i śmierć ludzi. Całe szefostwo. A dalej schodzimy sobie w dół, w dół, w dół, w dół, w dół aż do tych na samym dole, którzy mieli z brakiem, z tą decyzją o nierobieniu tego, co trzeba, związek i wszystkich do więzienia, drodzy państwo. No, chyba, że. No, mówię, jak nie pójdą, to ja będę uważał, że robili to na polecenie Tuska. Moja prywatna opinia. Nie oskarżam pana Tuska. Wody polskie nie zdecydowały się na większe opróżnie, a a ta pani minister, co mówi, że wody polskie zrobiły... Przepraszam, ministra. Ona bardzo lubi feminatywy. Pewnie dlatego, że z facjaty tak bardziej lubi, lubi podkreślać. Ministra. E, no to ta pani ministra, która twierdzi, że wody polskie działają wzorowo i również teraz, nawet teraz, no to, drodzy państwo... To więzienie to chyba mało. I nie lansować się teraz na tych wałach, tylko nosić worki z piaskiem. I pomagać. Naprawdę, nie lansować się w jakiejś takiej puchowej kurtałce. To to wygląda jak za 50 zł z lumpeksu, a widzowie mi donieśli, że to jest za 5000 z jakiegoś butiku swoją drogą. To też jest bardzo ciekawe, że bogaci ludzie lubią kupować brzydkie ciuchy, które wyglądają jak szmaty z lumpeksu za duże pieniądze. Ja wiem, drodzy państwo, może dlatego, że ja się identyfikuję jako biedak. To u mnie jeszcze to nie nastąpiło. Wody polskie nie zdecydowały się na większe opróżnienie zbiorników przeciwpowodziowych przed powodzią na południowym zachodzie Polski. Rezerwy w zbiornikach były znacznie większe niż wymaga wymagania, i decydenci uznali, że sytuacja jest bezpieczna. W zbiornikach było 250 milionów metrów sześciennych wody. Można było w, w nich zebrać jeszcze dużo powodziowej wody i ograniczyć skalę zniszczenia. Czyli, drodzy Państwo, mamy liczbę. Gdyby ludzie Tuska nie zdecydowali się podjąć taką decyzję, jaką podjęli, czyli o nierobieniu tego, co do nich należy, 250 milionów metrów sześciennych wody, które w tym momencie niszczy Polskę, mogłoby być w tych zbiornikach. No teraz można policzyć, gdyby było 250 milionów metrów sześciennych wody mniej, jak mniejsze byłyby by, e, by zniszczenia, i tym rachunkiem należy obciążyć partie, Platforma Obywatelska z Przyległościami, zwłaszcza tych zielonych, bo takie mam wrażenie, że to oni głównie stali za motywacją takiego zaniechania. Członków, a ludzi, którzy bezpośrednio przyczynili się do tej, do tej tragedii, wsadzić do więzienia natychmiast. I naprawdę, ja widzę tylko jeden jedyny powód, dla którego prokuratora pana Bodnara jeszcze nie dokonało aresztowania tych ludzi, bo się boją, że będą zeznawać na Tuska. Nie oskarżam pana Tuska, że ma coś za uszami, ale ja nie widzę innych rozwiązań i w mojej prywatnej opinii tak jest. To jest moja prywatna opinia, nie oskarżę. W jeziorze nyskim nie jest zwiększana rezerwa powodziowa. Te ze zbiornika wypływa tyle samo wody, ile do niej wpływa. Alarmowały nowiny nyskie w piątek 13 września bieżącego roku. Dlaczego alarmowały? Bo już padało, a za granicami Polski w. Szczególnie w Czechach, pojawiały się pierwsze informacje o katastrofie. Tak, drodzy Państwo. Jak można nie zauważyć, że pada deszcz, jak pada deszcz? Jak można nie zauważyć, że jest katastrofa, że będzie katastrofa, skoro jest katastrofa u Czechów? Wiecie, woda to generalnie ma coś takiego, że ona tam pada i potem spływa w kierunku morza. I teraz z Czech. Spływa z grubsza, z grubsza do Bałtyku, z grubsza przez Polskę. Więc jak w Czechach jest za dużo wody, to za chwilę będzie za dużo wody u nas. Za chwilę w ujęciu hydrologicznym, czy tam za dzień, dwa, czasem trzy. I jest czas działać. No ale wiecie, to popsuje narrację, że kurde wody brakuje. Cytowany przez PAP, premier Donald Tusk, tego samego dnia uspokajał. Nie ma dzisiaj powodu do paniki. <laughs> no, gdybyśmy mieli racjonalnych rządzących, to by nie było powodu do paniki. Bo gdyby te 250 milionów metrów sześciennych więcej zostało zatrzymane, to pewnie by było spoko. Albo przynajmniej bardziej spoko. No ale mamy takich rządzących, jak ty są. Po raz kolejny się, mm, się sprawdza stare pożekadło, że nieważne, czy rządzi Tusk, czy rządzi Morawiecki, były doradca Tuska, z nadania PiSu będący premierem. Czyli nieważne, czy PiS, czy Platforma. No takim bardzo dużym wrogiem interesu polskiego jest rząd polski. No kurde, no ludzie. Jedzieli, że pada. I nie dość, że nie przygotowywali się, to jeszcze premier Tusk dawał coś, co się nazywa, uwaga, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. To jest jedno z większych świństw, jakie można zrobić człowiekowi, który jest zagrożony. Wmówić mu, że zagrożenia nie ma. To bardzo często robią różne dziwne ludzie na YouTube i generalnie w mediach społecznościowych. I oni. Odwracają pojęcie. Na przykład ktoś ostrzega. Mówi, słuchaj, grozi nam to, 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 to to i to. Musimy się przygotować. Oni mówią, zamiast mieć pretensje do tych, którzy sprowadzają niebezpieczeństwo, zamiast próbować zniwelować to niebezpieczeństwo, to atakują człowieka, który ostrzega przed niebezpieczeństwem. I mówią, Czarnowic, straż. Ostatnio sobie wymyśliła jakaś baba która, żeby było ciekawiej, jest gwiazdą jednej ze stacji TVN-u, TTV? Czy była? Że to poziom kortyzolu podnosi. A ci tacy bardziej ezoteryczni to jeszcze mówią, że przez to, że myślisz, że tak będzie, to tak będzie. Wiecie, magiczne myślenie. Jak pomyślisz, że będzie powódź, to będzie powódź. Nie? No i, i co się potem dzieje? A potem się dzieje to, że się dokładnie sprawdza, co było. Bo jak jest zagrożenie, to albo się zagrożeniu przeciwdziała, albo się ono realizuje. Jeśli mówisz ludziom, na przykład, słuchajcie, ci ludzie są niebezpieczni, oni są jacyś fanatyczni. Są pogłoski, że brali force od koncernów farmaceutycznych. Oni już zaczynają przebąkiwać o płaceniu ludziom, którzy przyjęli preparat. I już zaczynają coś mówić, że ci, którzy nie przyjęli preparatu, to, to są jacyś źli winni. Zobaczycie, jeśli się nie zbuntujemy, jeśli nic nie zrobimy, to oni nam wprowadzą jakieś chore przepisy i będą dyskryminować ludzi, którzy nie przyjęli preparatu. Zobaczycie, musimy powiedzieć bardzo głośno, że nam się to nie podoba, bo tego pożałujemy. Nie strasz, nie strasz, bo się ze. Tak zwany cytat prezydencki. No i co zrobili? No zrobili. A jakbyśmy głośno powiedzieli, nie ma na to naszej zgody, to by nie zrobili. Ci wszyscy ludzie, którzy wyzywają od czarnowidzów, od straszycieli, są winni temu, że to zło do nas przychodzi, bo oni sprawiają, że ludzie są bierni, że nie działają. O, i tu jest wina Tuska. Co on zrobił? Muszę kiedyś założyć winnicę i sobie zrobić taką markę. Wina Tusk. Może się będą sprzedawać. Tusk sprawił, że ludzie byli bierni, kłamał, że nie ma powodu do paniki, dawał fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Przez to ludzie, którzy gdyby zostali rzetelnie poinformowani przez jakiegoś rzetelnego premiera, co kurde nadchodzi, to by zapierdzielali z tymi workami, wynosili swój dobytek na wyższe piętra, być może wyjeżdżali na przykład z małymi dziećmi. Wiecie, półroczne dziecko kurcze w powodzi, ratowaliby się, działaliby, mieliby trochę czasu więcej. To przez to, że Tusk dał im fałszywe poczucie bezpieczeństwa, nie robili tego, bo mu uwierzyli. I nie. Każdy, kto teraz myśli, tak, wierzyli pre premierowi głupi mają to, na co zasłużyli. Drodzy Państwo, nie można mieć pretensji do ludzi, że wierzą władzy. No. Ja co prawda tego nie rozumiem. Mówię zupełnie szczerze, osobiście uważam, że wierzenie władzy w dzisiejszych czasach to trochę tak jak wierzyć na słowo, na słowo premierowi. No, moim zdaniem to nie jest zbyt inteligentne. No, niemniej jednak, drodzy Państwo, no. no nie można mieć pretensji do ofiary. To jest tak zwane. E, mm, to jest tak zwane blaming the victim, tak? Jeśli ktoś cię oszuka, a Tusko szukał, że nie ma powodu do paniki, to nie można mieć pretensji do szukanego. Trzeba mieć pretensje do szukującego. Panie tu, mam do Pana pretensje. Zresztą drogą, ile z prywatnych pieniędzy albo prywatnych zapasów żywności Pan przeznaczył na pomoc dla powodzian? Bo dawać ludziom, którzy między innymi przez Pana stracili dorobek życia, cudze pieniądze, bo publiczne, czyli z podatków, to każdą. Ja też mogę powiedzieć, Proszę wypłacić z budżetu 5 milionów na powodzie, Proszę bardzo. Powiedziałem. Ale prywatne pieniądze ja wysłałem z prywatnego zapasu żywności bardzo dobrej jakości konserwy. A pan? Prywatnej, a nie partyjnej. Przepraszam. Trzeba by powiedzieć bardziej po niemiecku. Partaj. Cytowany przez PAP Premier Donald Tusk tego samego dnia uspokajał. Nie ma dzisiaj powodu do paniki, ale jest powód, żeby być w pełni zmobilizowanym. Aby w tych miejscach, gdzie może wystąpić jakiś dramat, żeby wszyscy mogli liczyć na możliwie szybką i skuteczną pomoc. E, pomoc, pomoc, oczywiście pomoc. Drodzy Państwo, to zapraszam Państwa jeszcze raz do pierwszej linii opisu wywiad z powodzianinem, no, na jaką powódź, jak, na jaką pomoc mogą liczyć powodzianie. Od państwa. Bo przypominam, OSP, czyli Ochotnicza Straż Pożarna nie jest pod Tuskiem, nie ma nic wspólnego z państwem. To są lokalni ludzie, lokalna społeczność, która to robi praktycznie pro bono. Oni tam za godzinę akcji dostają pieniądze, a nie miesięczną pensję i te, czyli wiecie, no, siedzi w remizie ileś tam, a Dostanie forsy za, nie wiem, dwie godziny gaszenia tylko. I to jest jakaś, jakieś, przepraszam, ale bardzo skromne pieniądze. Chyba 30 zł za godzinę, coś takiego. I wiecie, nie za, tak jak państwowcy, że tam przychodzi do roboty, kończy, pensja miesięcz, yy, miesięczna wiele tysięcy złotych. Nie, no realnie to oni tam parę stów miesięcznie wyciągają. No, teraz pewnie więcej, jak zapierdzielają przy powodzi ale. To nie OSP będzie. OSP bardzo spoko ludzie bardzo szanuję, żeby nie było wątpliwości. I państwowych też oczywiście bardzo szanuję tych, yy, tą Straż Pożarną yy, Państwową. Nawet miałem niestety sytuację, w której potrzebowałem w życiu pomocy Straży Pożarnej. Przynajmniej u mnie na dzielni Jezu ja to są profesjonalni ludzie. Kurde, chłopaki, jeśli oglądacie, szacun. O... Naprawdę szacun. Kurde. Szybko, sprawnie. No. No może wam kiedyś opowiem. Eee, jak jeszcze mieszkałem na starym mieszkaniu, na pierwszym piętrze mieszkała taka babeczka, która miała wyjątkowo bezczelnych i rozpuszczonych synków. I ci napalili ognisko w domu. I groziło, że nam się blok zjara. No, ale na szczęście dzięki strażakom się nie zjarał. Eee ale chyba była jakaś umocowana politycznie, bo synkowie nie poszli do poprawczaka. Dalej, po kolejnych. Czy przeczytajmy jeszcze raz ten akapit i czytamy dalej. Cytowany przez PAP, premier Donald Tusk tego samego dnia uspokajał: Nie ma dzisiaj powodu do paniki, ale jest powód, żeby być w pełni zmobilizowanym. Aby w tych Miejscach, gdzie może wystąpić jakiś dramat, żeby wszyscy mogli liczyć na możliwie szybką i skuteczną pomoc. Po kolejnych 24 godzinach, narracja była już inna, a sytuacja w wielu miejscach Polski tragiczna. To jest, drodzy Państwo, cytat: tragiczna. Jak wynika z informacji o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej, z dnia 13 września, którą przedstawiły wody polskie, z jeziora Nyskiego wypłynęło tyle samo wody, ile do niego wpływa. Podobna sytuacja jest na pozostałych zbiornikach, tak zwanej kaskady, nysy, kłockiej, Topoli, paczków kozielna i otmuchowa. To zaś oznacza, że zbiorniki nie powiększają swojej rezerwy powodziowej. Czytamy w artykule nowiny. Nyskich. Na pytania dziennikarza e, odpowiadał Jarosław Garbacz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, czyli Regionalnego Oddziału Wód Polskich. Aktualnie nie ma takiej potrzeby. Każdy z, y, zbiornik funkcjonuje w oparciu o konkretne instrukcje gospodarowania wodami. Mówił o opróżnianiu zbiorników. Czyli w sensie, że kurde, o, o co kaman, że, yy, że tutaj, nie wiem, chodzi o to, że yy, że yy, yy, jakby to powiedzieć, że że dostali takie instrukcje, żeby tej wody nie spuszczać, no to właśnie może być ten, ten element, który naprowadza na to, dlaczego ci ludzie jeszcze nie siedzą. Kto te instrukcje wydał? Kto je zatwierdził? Żeby oni czasem nie sypali, że to wina Tuska. Nie? Ja nie twierdzę, broń Boże. Tylko staram się to wszystko racjonalizować. Dlaczego ci ludzie jeszcze nie siedzą? Są winni tragedii setek tysięcy ludzi. 100, mi 100 milionów metrów sześciennych można było zrzucić. Nie, można było zrzucić wszystko nawet, bo można było to zrobić parę dni wcześniej. Rezerwa na zbiorniku wynosiła 76 milionów metrów 3 czyli 136% pojemności powodziowej. W zbiorniku było wtedy 46 milionów metrów 3 wody. Z opinii Wrocław Wrocławskiego RZGW wynikało, że rezerwa była i tak za duża jak na wymagania. W zbiorniku odmuchów wypełnionym na 40 milionów metrów sześciennych rezerwa wynosiła 89 milionów metrów sześciennych. W zbiorniku mietków było 40 milionów metrów sześciennych wody, a rezerwa wynosiła 37 metrów sześciennych. Można było zrzucić całe mnóstwo wody, nawet Łącznie około 100 milionów metrów sześciennych z ponad 200 milionów metrów sześciennych zalegających w zbiornikach. A ja uważam, że można było zrzucić całe 250 milionów metrów sześciennych. Można było to osuszyć do zera. Nawet jakby tam jakieś łódki czy inne rzeczy, czy nawet rybki by przez to wymarły. To, że Państwo, to są rybki, a tu są ludzie zalegających zbiornikach, zanim nadeszło zagrożenie. Ale tego nie zrobiono. Wodmuchowie, nietkowie i dobromierzu, nawet dużo więcej wody do zbiorników wpłynęło, niż wypłynęło. Dlaczego? No, bo kurde, to by przeczyło narracji, że, w, że wysycha. Zbierali wodę, przez to na dole tej wody nie było, i aktywistcze mogły brodzić sobie w płytkich, yy, przynajmniej jednym płytkim, yy, Miejscu na wiśle mówiąc, że jest susza i musimy płacić więcej za emisję dwutlenku węgla. Bo jak będziemy płacić za emisję dwutlenku węgla, to ten dwutlenek węgla nagle będzie nieszkodliwy. Posiadamy duże rezerwy i pojemności powodziowe do zagospodarowania nadmiaru wód dopływających do zbiorników, uspokajał wtedy dziennikarza rzecznik RZGW wskazywał, że gospodarka wodna jest pilotowana przez szereg instytucji i że rezerwa jest wystarczająca. Pan rzecznik cały czas nie siedzi. Teraz już wiemy, jak bardzo się mylił i że nadzór tych instytucji nic właściwie nie zmienił. A może wiemy też, jak bardzo mylne były procedury, mylne progrozy instytutów odpowiedzialnych za ocenę sytuacji. Chodziło przy tym o niż knułeński, który, gdy występuje, to zwykle powoduje powodzie w naszym regionie Europy, o czym wielu naukowców informowało już w czerwcu bieżącego roku. Drodzy Państwo, no kurde, w czerwcu. Czerwcu. No, ale wiecie, jakby zaczęli spuszczać tą wodę, tak, od czerwca, od czerwca, drodzy Państwo. Byli byli informowani, ale gdyby w czerwcu zaczęli spuszczać tę wodę, no to nie mogłyby różne julki i Janusze brodzić w tych rzekach, które były, które miały mało wody, między innymi przez to, że zbierali tą wodę w tych zbiornikach, i siać propagandę ekologistyczną. Czym się różni ekologia od ekologizmu? To mówiłem wiele razy. Ekologia to jest dbałość o dobro planety, o przyrodę. Bardzo fajna rzecz, ekologia jest spoko. Ekologizm. To jest udawanie ekologów po to, żeby zarobić kopuchę. Często dla bardzo bogatych korporacji. Wiecie, przykład ekologizmu. Te moje zdjęcie na Instagramie. Swoją drogą zachęcam do obserwowania mojego Instagrama. Link znajduje się w opisie. Kubeczek z napoju KFC. Ekologi... Pełna ekologia. Znaczy, pełen ekologizm. Właśnie nie ekologia, tylko ekologizm. Plastikowy kubeczek. No, nie szkodzi środowisku. Może być. Plastikowe nakrycie, taki toperek. Kompletnie niepotrzebny, ale dają go z automatu, nie możesz odmówić. Przynajmniej ja nie mogłem. Nie szkodzi środowisku, jest w pełni ekologiczny. Może być. Ale słomka musi być kurde papierowa, bo gdyby słomka była plastikowa, mimo że na jej produkcję zużyliby może jedną dziesiątą tego plastiku, co na kubeczek i toperek. Nie. Musi być kurde papierowa. I to jest ekologizm. Po prostu jakiś czas temu zrobili kampanię, że słomki nie mogą być plastikowe, bardzo górne nie mogą. No i teraz wszyscy ekologistyczni robią papierowe. One rozmiękają. One są bardzo nieprzyjemne w trzymaniu w ustach. One, jak jakiś czas temu donoszono, bardzo często są szkodliwe, bo są nasączone różnymi substancjami, które po prostu szkodzą ludziom. Ale nie są plastikowe, bo plastikowa słomka szkodzi. Plastikowy kubek nie szkodzi, plastikowy toperek nie szkodzi. Plastikowa słomka szkodzi jak cholera i musi być papierowa. I to jest ekologizm. Inny przykład ekologizmu. Ta słynna Julka, co to tam się jakiś czas temu tam obijała po dużej części mediów, co to tam poleciała sobie samolotem. Na jakiś szczyt klimatyczny, żeby mówić nam, zwykłym ludziom, że nie wolno nam latać samolotem. O, ekologizm. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Ten szczyt w Davos. Praktycznie każdy uczestnik przyleciał swoim własnym prywatnym odrzutowcem, żeby nam powiedzieć, że nie możemy latać. A najlepiej to, żebyśmy w ogóle na tyłkach siedzieli i nie podróżowali, bo to szkodzi planecie. Bo wiecie, jak? Oni latają prywatnym odrzutowcem, czyli cały samolot leci tylko po to, żeby jeden but sobie mógł się przetransportować, to to nie szkodzi planecie. Ale jak ty razem z 300 innymi ludźmi polecisz samolotem na wakacje, czy jeden samolot 300 ludzi wiezie, a nie jednego typa, strasznie szkodzi planecie. Najlepiej w ogóle, żebyś nawet samochodem nie jeździł 50 km od swojego domu nad jakieś jeziorko, czy do jakiejś atrakcji, bo to szkodzi planecie. Ale oni, oni nie, nie, nie szkodzą. No to wiecie, że on to nawet przecież jakiś czas temu zwerbalizował się już nieżyjący, wyjątkowo nieprzyjemny, odrażający, niekulturalny typ, prezes komarchu. Jak że, uwaga, ludzie powinni żreć mniej mięsa. Tak, według Takiego typa my ludzie żremy. Nie jemy, tylko żremy. Przypomnę definicję słownikową, żrom zwierzęta. No. Ech, skomentowałbym sobie coś, ale nie żyje. Albo już nie istnieje, albo go osądzili w zaświatach. Albo, albo się reinkarnował. Może jako roślinożerca, to będzie. Chociaż nie on sobie mięcho jadł, bo on, on, jak to mówił, uwaga, był częścią rozwiązania, nie problemu. W Polsce nie poszliśmy jednak za przykładem Czech i nie rozpoczęliśmy większych zrzutów. Czylicie, nawet Czechy zaczęły zrzucać. Przepraszam za cięcie. Kurier. Czytamy. W Polsce poszliśmy jednak za. Przepraszam. W Polsce nie poszliśmy jednak za przykładem Czech. I nie rozpoczęliśmy, nie rozpoczęliśmy wielkich zrzutów. To, co wypuściły pilchowice, złotniki i leśna, zakładam, że to są czeskie zbiorniki, to nabrały z naddatkiem kozielno od muchów, mietków i dobromierz. To wszystko chyba jednak polskie. Drodzy Państwo, czyli generalnie z grubsza wychodzi na to, że jakby to ładnie powiedzieć, no coś tam spuścili, ale więcej nabrali. Czyli jeszcze zbierali wodę, czyli tuż przed powodzią jeszcze zbierali wodę. Zapytaliśmy w Ministerstwie Infrastruktury, które e, nadzoruje i zarządza wodami polskimi, czy decyzje były prawidłowe, zgodnie z instrukcjami, a jeśli tak, to kto odpowiada za te instrukcje, a może kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności? O, zobaczcie! Nawet Business Insider sugeruje, że ktoś za to powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Jeśli okaże się, że ta decyzja spowodowała zniszczenia na wielką skalę no kurde, chyba oczywiste, że spowodowała to Skarb Państwa będzie musiał nie tylko wypłacić pomoc, ale płacić wielkie odszkodowania ministerstwo przekierowało nas do wód polskich tu też musieliśmy swoje odczekać i czekamy nadal jak tylko dostaniemy odpowiedź to ukaże się w tym miejscu autor Jacek Frączyk, redaktor Business Insider Polska panie Jacku, jeśli mogę tak do pana mówić brawo, bardzo dobry artykuł bardzo, bardzo będę propsował pańskie artykuły będę sobie wchodził na zakładkę z pańskimi artykułami i na nie klikał, nawet jak mnie nie będą interesowały, żeby tam pan miał lepsze statystyki w ramach Biznes Insidera. Bardzo dobra robota. Natomiast no to, że pan Jacek, dziennikarz poważnego medium, tak się odbija i za przeproszeniem mają go tam, gdzie ja wczorajszą pizzę, to Albo nawet tam, gdzie przedwczorajszą? To świadczy o jednym, drodzy państwo. Ci ludzie ustalają wspólną wersję. Tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!